Siema, z tej strony Złomnik. Jest 5 rano, więc to idealny moment na ważny komunikat. Mianowicie już za kilka tygodni ruszy przedsprzedaż mojej ostatniej książki w papierze, czyli przewodnika do rozpoznawania gratów na wycieczce. To jest 200 stron najlepszych graciarskich zdjęć i historii, 100% nowej treści, oczywiście w twardej oprawie, z 5 graciarskich wypraw materiały. Także to będzie naprawdę mega turbosztos petarda. Nie przegapcie, niedługo więcej informacji, a teraz film. Tenía que pasar una noche en otra ciudad y ahora estoy caminando para grabar un coche muy especial. Eso por lo que voy es un camino, pero el camino es también un tipo de coche americano muy especial, un tipo de camioneta que han producido de casi 30 años en los Estados Unidos y en México. Y eso es un coche que voy a grabar para ustedes hoy, pero no en español porque no conozco en español tal bien para contar sobre un carro, sobre un coche por media hora. Así es. To jest generacja El Camino z roku 73, którą tłukli do 78. Największa, jaką zrobili. Oczywiście zrobili ją w tym samym roku, w którym wybuchł kryzys paliwowy, więc pam, bez sensu kompletnie, jak się oczywiście później okazało. Następna była już znacznie mniejsza. W każdym razie, sama koncepcja El Camino polegała na tym, że chodziło o samochód, który będzie nadawał się do pojechania w niedzielę do kościoła, a w poniedziałek ze świniami na targ. I to jest taka historyjka, którą opowiada Ford przy modelu Ranchero, który był bezpośrednią konkurencją El Camino. Nie wiadomo, czy prawdziwa. Bo ogólnie cały koncept tego samochodu pochodzi z kraju kangurów, gdzie, jak wiadomo, Australijczycy chcieli mieć pick-upa, czyli tak zwanego ute, który jest normalnym, dobrym autem osobowym, ale zarazem nadaje się do wożenia rzeczy na pace. I tam, w tej Australii, w tym dalekim australijskim kraju, tłukli te Holdeny Commodore Ute do roku 2017, które dokładnie powielały koncepcję Chevroleta El Camino, czyli miały front od auta osobowego i tył od pick-upa. A w Stanach Zjednoczonych temat wymarł już w latach 80., ale jeszcze w latach 70. te wozy były w miarę popularne. No i jako pierwszy z tym pomysłem na rynek amerykański wszedł Ford z modelem Ranchero. Też się nazywał po hiszpańsku. Z jakiegoś powodu uznano, że nazwy tych samochodów muszą być w języku hiszpańskim, bo bliźniakiem El Camino był GMC Caballero. A Caballero to znaczy facet, typ, gość po prostu. Znaczy z jednej strony to jest od słowa caballo, czyli koń, czyli facet na koniu, ale po prostu w Hiszpanii czy w Meksyku na faceta się mówi muchacho albo caballero. W każdym razie był Ranchero, Caballero, El Camino, todo en español y por eso vamos a ver ahora qué tiene en la parte trasera. Mówię, nie będę kręcił w lutym, bo będzie brzydka pogoda. Będę kręcił dopiero w połowie marca. Jest połowa marca i napieprza śnieg. Tak trzeba żyć. Zwracam uwagę na te piękne lampy w zderzaku. One wyróżniały El Camino do samego końca. Nawet ostatnia generacja, która bazowała na Chevroletie Malibu, miała też wciąż lampy w zderzaku. Dobrze, kontynuujmy więc tę ciężką pracę w postaci zdejmowania opończy. O, gotowe. I teraz oczywiście General Motors zachwalało ten samochód, że jest taki wszechstronny, że jest autem osobowym, ale zarazem jest autem roboczym. Problem tylko polegał na tym, że mimo, że wiele z tych El Camino miało pompowane tylne zawieszenie z miechami, tam jest nawet tabliczka, jak pompować te miechy, jakie tam są ciśnienia, to i tak ładowność tego samochodu była bardzo mała. Ten wóz miał ładowność na poziomie w najbiedniejszych, najmniejszych wersjach od 300 kg do 550 mniej więcej, więc tak naprawdę na wielkość tego auta, na jego silnik, na jego osiągi i ogólnie na jego całkowitą masę, to ta ładowność była śmiesznie mała. Jak Syrena R20. Ale to nie miało żadnego znaczenia, bo przecież Amerykanie nie kupują pick-upów po to, żeby na nich coś wozić. Znaczy to się zdarza, jak się jedzie przez Stany, to się czasem widzi, że jakieś tam pick-upy pracujące na construction sites mają z tyłu trochę tam jakiegoś sprzętu albo coś nasypane i tak dalej. Ale większość pick-upów, nie wyjmując też El Camino i czasów, kiedy te auta były popularne, na pace nie woziła kompletnie nic. I teraz jest tak samo. Nagrał o tym film typ pod nazwą Not Just Bikes, który drze łacha z amerykańskiego umiłowania do pick-upów i ich pustych pak. Więc tutaj to, że było tylko 400 kg ładowności akurat w tej wersji, nie miało znaczenia.
to się liczyło w El Camino i w Ranchero i w innych samochodach tego typu też, bo i Dodge miał swoje propozycje w tym segmencie. To jest to, że on świetnie wyglądał. CV Ciulo, takie coupé, taki jest sleek, taki jest prestiżowy trochę, taki jest sportowy, tak wszystko jest. A najbardziej to w nim podoba mi się to, że ta linia tego okna schodzi tutaj tak, o proszę bardzo, zamiast iść tak, to idzie tak. To jest taki super zabieg stylistyczny, dzięki temu samochód wygląda na dłuższy niż jest. No i tak jest bardzo długi, ale wiadomo, that's what she said. Ogólnie żelazo ma 5,5 metra długości. I oczywiście jak na General Motors z lat 70. przystało, jest zbudowane na ramię, więc de facto jest to oczywiście nadal amerykański light truck, tyle że nie podniesiony, tylko normalnie na podwoziu osobowym. Ale tutaj jak się zajrzy pod spód, to widać fragment tej ramy. No niezbyt dobrze go widać, ale musicie mi wierzyć na słowo, że tam jest. No tak jak powiedziałem, to jest skopiowany polski pomysł, no bo i u nas Syrena R20 i Warszawa Pickup i Polonez Truck to wszystko były auta osobowe, z których później zrobiono pick-upy, także znowu Amerykanie ukradli nasz pomysł, to jest amerykański Polonez Truck. Tak w ogóle to jest model roku 77, który w standardzie miałby reflektory podwójne, jeden nad drugim, ale tu jest grill i lampy z wcześniejszego modelu 73-76 z jedną lampą na stronę, może nawet ładniejsze trochę. Oczywiście w oryginale były reflektory typu zamknięte, sealed beam, ale one nie spełniają europejskiej normy, więc ten samochód ma reflektory dostosowane do ruchu europejskiego, chyba z Nissana, normalnie z europejską homologacją, więc jest git. I oczywiście obowiązkowy musi być spłowiały, wytarty lakier na masce, co ma nam sugerować, że auto jest z zachodniej części Stanów Zjednoczonych, gdzie jeździ się po pustyni, i drobinki piasku piaskują lakier na masce i tak to wygląda, to jest szczur pustyni tak zwany. W Stanach na zachodzie wszystkie auta to mają, czyli znaczy się jest niezardzewiały. Miałem kiedyś taki samochód, tylko że w wersji sedan, a nie w wersji pick-up, bo pick-upów nie za bardzo lubię. I najgorszą jego częścią były te tak zwane plastikowe body fillers, czyli wypełnienie między zderzakiem, a tutaj częścią nadwozia, czyli dokładnie ten element. On stale pękał, odpadał, robiły się w nim dziury. Kosztował kupę kasy, ogólnie to zakażenie te body fillers, straszna rzecz. Jak zwykle na dźwigni do otwierania maski jest napisane hood. Sorry, walczę z dźwiękiem. Trzeba być amerykańskim farmerem, żeby to umieć zrobić. Musiałem się przełączyć z mikroportu na normalny mikrofon, także teraz będzie mniej mojej mordy, a więcej gadania. W każdym razie silnik tego samochodu jest to najbardziej typowy amerykański silnik, jaki istnieje, czyli po prostu V8 z wielkim gaźnikiem, z wałkiem rozrządu centralnym, bardzo ładnie brzmiące, bardzo mało efektywne. Typowy amerykański silnik, który powstał dlatego, że Amerykanie mieli dużo taniej ropy i można było robić wielkie silniki, które osiągały mało mocy. I teraz ciekawostka jest taka, że mimo że to auto jest z roku 77, to amerykańskie przepisy wymagały już, żeby był katalizator. Był on mocno nietypowy, bo miał taką konstrukcję, że w środku był jakiś proszek czy jakieś takie nie wiadomo co. Nie było siateczki typowej dla katalizatorów, tylko było jakieś takie coś, wypełnienie dziwne, bardziej granulatem. I oczywiście konsekwencją tego, tych wszystkich regulacji dotyczących emisji spalin było to, że te silniki po kryzysie paliwowym osiągały żenująco małe moce. Normą było 5.0 V8 150 koni. Ale chyba w następnej generacji wystąpił silnik V8, nie wiem, 4.4, coś takiego, który miał 115 koni, także w ogóle to już jest totalne szaleństwo. No i jak wiadomo, można te silniki tuningować. Tu jest kolektor Edelbrocka z gaźnikiem, dzięki czemu ładniej brzmi, więcej mocy ma i ogólnie lepiej działa, ale dalej paliwo wciąga jak oszalały. Ważną modyfikacją natomiast jest przerobienie wentylatora chłodnicy na elektryczny. Tutaj widać, że jest to już nowoczesne i dzięki temu silnik nie musi cały czas kręcić wentylatorem, kiedy to nie jest konieczne i tracić na to mocy i efektywności, tylko normalnie włącza to elektryczny włącznik, który ma swój sterownik w kabinie, zaraz go Wam pokażę. Myślę, że najbardziej interesującym i zaskakującym elementem pod maską jest ten oto. Jest to klakson. I teraz sobie powiecie, no tam klakson, haha, ale ciekawe. To teraz uwaga, jak idziemy do wnętrza tego samochodu, to znajdziemy w nim przełącznik pod kierownicą, który służy do zmieniania dźwięku klaksonu. Jak chcemy normalnie trąbić na ludzi, to robimy tak. Ale jak chcemy na nich ryczeć, to robimy tak. I oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie narzekał na to, że pod tą maską, mimo silnika V8, jest potwornie dużo pustego miejsca. Tu jest dużo pustego miejsca, tu jest dużo pustego miejsca, a tu jest jeszcze więcej pustego miejsca. To wszystko jest kompletnie niepotrzebne do niczego.
to auto by się mogło zaczynać w tym miejscu i nic by się nie stało. Znaczy, stałoby się, bo wtedy by zajmowało mniej miejsca, a wiadomo, że sensem amerykańskiej wolności jest zajmowanie jak największej przestrzeni. Bez powodu. Oraz to, co bardzo lubię, czyli mimo obecności ramy, która nadaje sztywność temu samochodowi, i tak robi się zastrzały pod maską, żeby było jeszcze sztywniej, bo w sumie w ogóle nie jest sztywno, nie jest sztywniutko w żadnym miejscu. Zamykanie maski nie jest dla słabych, trzeba to umieć. O, udało się! Chevrolet mocno pchał temat, że ten samochód jest sportowy, stąd robiono wersję jego SS, Super Sport, tak jak Chevelle było Super Sport, jakieś tam inne modele. W każdym razie, w wersjach sportowych oczywiście miał on dwa osobne fotele, żeby było sportowo, a w wersjach standardowych miał ławkę na trzy osoby, czyli mógł jechać farmer, jego żona i jej siostra. Albo jego. Na to samo wychodzi. No i teraz tak, za fotelami to się nie za wiele mieści. Tak naprawdę tutaj nie ma z tyłu za bardzo schowka, bo musi być miejsce na koło zapasowe. No bo gdzie koło zapasowe dać w takim samochodzie? No albo za siedzeniem, albo można byłoby je dać na pace, ale wtedy by wystawało. Nie dawałoby się też założyć tego takiego kanopi. Te samochody budowano też w Kanadzie przez jakiś czas, w Brampton. Stąd też jest i prędkością już dostosowane do kanadyjskich standardów, czyli na dole ma kilometry na godzinę. Ciekawostką jest ta zaślepka. Cholera, po co ona jest, nie? Więc ona jest po to, ktoś ją sobie zrobił, bo pod nią był zegar. Czekajcie, może uda mi się ją zdjąć, może pęknie. O, zdjąłem ją. Tutaj pod spodem widać jeszcze kawałki tarczy zegara. Coś się przysmażyło, przyjarało, ale pod spodem był zegar. Znajdę zdjęcie deski El Camino i wkleję w tym miejscu, żeby było ładnie. Auto ma dwa radia. Tu jest to nowoczesne, czyli z kasetą. A tu jest drugie, mniej nowoczesne, ale też z kasetą. Takie z lat 70. marki Pioneer. Ma oczywiście bass i treble, czyli bass echo, czyli jest ok. Wskaźnik paliwa. Kontrolkę ciśnienia oleju i kontrolkę ładowania i kontrolkę temperatury. Ponieważ nie ma w ogóle wskaźnika temperatury wody, bo to jest auto robocze do pracy, więc no tylko tak udaje oczywiście do pracy, wiadomo. Ma za to rozmaite napisy. No to hood już wam mówiłem, brake release, czyli zwalnianie ręcznego, washer wiper, czyli wycieraczki, no bo wiadomo, że amerykańskie auta nie mają manetki wycieraczki po tej stronie, bo tutaj jest dźwignia do wyboru kierunku jazdy w automacie. Światła klasycznie wyciągane do siebie, nie, to najgłupszy sposób włączania świateł, że się go ciągnie się za tę. O, do siebie bez sensu, no ale tak robią. O, stacyjka też typowa dla amerykańskich samochodów, czyli z takimi listkami, które pomagają obrócić stacyjkę, kiedy się złamie kluczyk, bo wiadomo, że kluczyk się złamie prędzej czy później. No i dźwignia automatu trzybiegowego, która w malowniczy sposób zardzewiała. Nie widziałem jeszcze, żeby ten element zaszedł rdzą. Widziałem wiele aut amerykańskich, które były gratami, ale to zawsze było srebrne, a tutaj jest zardzewiałe. Oświetlenie wnętrza chwilowo nie działa, bo tam była drobna awaria instalacji elektrycznej i przestało działać. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten schowek tutaj, to jest popielniczka i jest to chyba największa popielniczka, jaką widziałem w samochodzie. Zobaczcie, ile tutaj się musi zmieścić kiepów, ile trzeba jarać, żeby zgromadzić taką ilość popiołu, żeby to wypełniła. To naprawdę jest sztuka. A tu są dwa cięgna z napisem left vent i center vent i to polega na tym, że jak pociągnę za te cięgna, to po prostu otwieram przelot z zewnątrz do kabiny. I jak teraz bym jechał samochodem, to normalnie by mi dmuchało do środka zwyczajnie, standardowo powietrzem z zewnątrz. Nic by tego powietrza nie zatrzymywało, nie filtrowało, nic z tych rzeczy. Takie, o, zamiast klimatyzacji i zamiast szyber dachu. O, tam jest napisane, jakie ciśnienia robocze panują w układzie pneumatyki z tyłu, czyli w Superlift Rear Shock Absorbers Air Adjustable. Kiedy auto jest niezaładowane, to 10 PSI, to jest dokładnie tyle w barach. A jak jest załadowany między 65 a 90 PSI, a to jest w barach tyle. W ogóle długość tych drzwi jest niesamowita. Zobaczcie, drzwi, dopiero tam się kończą. Ile one mają długości? To jest jakieś kompletne szaleństwo, jak z Lamborghini Espady. A jeszcze tu są takie guziki tapicerskie z tymi listewkami. To ma chyba wyglądać jak coś w stylu, nie wiem, pasa kowbojskiego czy coś takiego. No naprawdę nawiązania do kowbojstwa są tutaj mocno widzialne. Z ciekawostek, które trudno zauważyć, to tutaj jest napisane, zamiast park, to jest napisane RARK. Potem jest RND, L2, czyli tylko pierwszy, drugi bieg i L, czyli tylko pierwszy, jak ktoś chce przyczepę targać. A jeszcze kolejną ciekawą rzeczą jest lusterko wsteczne, które jest dwa razy szersze niż w normalnym samochodzie i naprawdę widać wszystko w nim, ale nie ma lusterka prawego, więc jak chcemy zmienić pas,
to po prostu musimy tak to lusterko ustawić, żeby widzieć tam trochę ten pas do tyłu i patrzymy tutaj, ewentualnie się obracamy i patrzymy przez szybę. No da się, chociaż jest to trudne. Tak szczerze mówiąc, to chyba bym nie chciał siedzieć na tym środkowym miejscu, które tutaj jest. Teoretyczne dosyć, o, że tak się tutaj, prawda, ten podłokietnik wkłada. Przepraszam, bo tu mój telefon leży. Chciałem powiedzieć, mój iPhone. A tam siedziałby pasażer z nogami na boki i przeszkadzałby kierowcy w kierowaniu. Super! Robię to tyle lat. O, znowu muszę Wunderbauma mam schować, bo tam będzie afera. Robię to tyle lat, a i tak zawsze mnie coś zaskoczy w tych samochodach. I tak zawsze jest tak, że wsiadam i czegoś nie umiem. Nie mam pojęcia. Na przykład tutaj przykładem są pasy bezpieczeństwa, które są to typowe pasy amerykańskie. Trzeba je wysuwać bardzo powoli i bardzo delikatnie. Mają sprzączkę taką zawiązaną na pasie, a nie z plastikową obudową. Trzeba na to uważać i tych pasów nie szarpać, jak się zajmuje miejsce za kierownicą. O. Odpalanie też nie jest takie bardzo proste, bo trzeba mocno bardzo ciągnąć za... Coś nie takie, mówię wam, nic nie umiem. Tyle lat to robię, dalej nie umiem. O, umiem. Jadąc tym samochodem mam poczucie winy, że on tak dużo pali, że jest bez sensu ogólnie i że trzeba być efektywnym energetycznie, nie marnować i tak dalej. A tutaj istnieje sobie zupełnie legalnie samochód, który jest ogromny, ma tylko 3 miejsca, małą ładowność, bulgocze, robi ble, 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 ble. I w ogóle się nie przejmuje, jeszcze powinien podczas jazdy jeść mięso na przykład, albo coś podobnego i głosować na amerykańskich republikanów. To byłoby wszystko, jeszcze broń powinna być gdzieś po drodze. W każdym razie takie samochody idealnie wpędzają człowieka w poczucie winy, że robi coś złego. Ewentualnie mogą też służyć jako takie katarzis, że cały tydzień oszczędzasz, starasz się być ekologiczny i tak dalej, jesz tylko potrawy bezmięsne i ogólnie tego typu, a potem raz w tygodniu wsiadasz w swojego El Camino i robisz bla 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 i robisz objazd miasta, żeby wkurzyć ludzi, ekologów i Sylwię Spurek. Nie zapominajmy, że to były czasy federalnego limitu prędkości 55 mil na godzinę. W tej chwili mam 50 mil na godzinę. Nigdzie w Stanach nie było wolno jeździć szybciej niż 55 mil na godzinę, chociaż wiele stanów, które się nie zgadzało z tym federalnym limitem, traktowało go tak trochę z przymrużeniem oka, na zasadzie no jest ten limit 55, ale wiecie, u nas to tak ogólnie jak do 70 jedziecie i nie robicie nic głupiego, to wam odpuścimy, albo dostaniecie minimalny mandat i tak tam, nie wiem, za brak światła albo coś podobnego. No ale jest to auto, którym się da podróżować, tylko że ma troszkę ten problem z uszczelkami. To jest typowy problem dla samochodów, które mają szyby bez ramek, że szyba musi idealnie dolegać do uszczelki, inaczej się pojawiają szumy. I tutaj te szumy są. W starym samochodzie się na to niewiele da poradzić, więc nie zachęca on do bardzo szybkiej jazdy. Hamulce są typowo amerykańskie, czyli wciskam mocno, ale nie dzieje się za wiele. Oczywiście Chevrolet chwalił się, że El Camino, które było takim samochodem w sumie dość drogim i takim trochę samochodem z lepszej półki, nie takim typowo roboczym, ma hamulce tarczowe z przodu nawet w najbiedniejszej wersji, nawet w najsłabszej. Tutaj najsłabsza wersja miała 4 litry pojemności i 6 cylindrów w rzędzie. Jadę głównie prosto, ponieważ samochód tego typu nieszczególnie nadaje się do skręcania. Amerykanie ogólnie rzadko skręcają, a jak już muszą, no to pod kątem 90 stopni. Ale widzę, że wóz raczej budzi pozytywne odczucia na drodze, raczej inni kierowcy traktują go z szacunkiem, bo jest oczywiście wielki, jest skurczybykiem, takim potworem. Tak jak mówiłem w filmie z Daihatsu Extol, w Polsce trzeba jeździć wielkim autem, żeby był respekt. Nie możemy jeździć małymi autami, bo jak jeździsz małym autem, to jest po prostu pariasem drogowym, jesteś leszczem i każdy cię rozjedzie, zniszczy, zmasakruje, zepchnie z drogi i tak dalej. Także El Camino się dobrze nadaje do Polski. Można się tylko zastanowić, co w Polsce można byłoby tutaj napakować na pakiet. Zostawię wam to do rozważenia w komentarzach. Te amerykańskie samochody jako klasyki są o tyle fajne, że w to po prostu się wsiada i się po prostu jeździ. Ten normalny samochód do jeżdżenia, poza tym, że dużo pali. No i są do tego części nadal, bo Amerykanie kochają swoje narodowe, patriotyczne klasyki i nadal do tego można kupić Fanty. Ceny tego poszły trochę w górę. W tej chwili taki wóz no, z 5 dych musiałby kosztować takie El Camino w, powiedzmy, znośnym stanie.
ale to nadal nie jest jakaś szokująca cena za samochód zabytkowy, który, umówmy się, jest tak naprawdę fanaberią. Na plaster komu jest potrzebny samochód zabytkowy. Dobrze, a teraz to, na co wszyscy czekacie. Wjechaliśmy specjalnie do garażu podziemnego, żeby zrobić przegazówkę, żeby się odbijało od ścian. To tak nie róbcie, bo to jest bardzo nieekologiczne i w ogóle tak nie należy robić, a w ogóle to trzeba jeździć elektrycznym. O.